Cześć, witajcie w szóstym odcinku 3 sposoby na. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że wasz smartfon wpadł do potocznie zwanego kibla? Mi na przykład tak i wtedy nie wiedziałem, co dokładnie zrobić. Dzisiaj 3 sposoby na postępowanie, kiedy zalejemy sprzęt elektroniczny, na przykład smartfona albo nieco większego laptopa. Zapraszam! Jeżeli twój smartfon wyląduje we wannie, w ubikacji albo w morzu czy jeziorze, pamiętajcie, pierwsza rzecz to jak najszybciej odciąć źródło zasilania. Czyli po prostu trzeba zdjąć obudowę. Czasami jest to trudniej zrobić, jak na przykład w tej Nokia Lumi 630. Ściągamy i wyjmujemy baterię. Udało się. Jako że Samsungu Galaxy S4 obudowa jest o wiele cieńsza, można to zrobić szybciej, to znaczy zdemontować ją o wiele szybciej. I również wyciągamy baterię z takiego smartfona. Tutaj wszystko wychodzi gładko. I co najważniejsze, jak wyciągniemy już baterię, musimy także zdemontować kartę pamięci i kartę SIM, ponieważ jeśli nasz smartfon nie przeżyje, no to chociaż przeżyje nasza karta SIM, a przede wszystkim dane, które znajdują się na karcie pamięci, a często przecież zapisujemy zdjęcia, filmy i inne pliki na karcie pamięci, więc o tym pamiętajcie, to na pewno trzeba zrobić jako pierwszy krok po zalaniu waszego smartfona. Dobra, więc jeżeli mamy już wszystko rozłożone i wiemy, co jest nie tak, gdzie są resztki wody, możemy wtedy wziąć sprężone powietrze, takie normalne komputerowe, i wydmuchać resztki wody czy innego płynu, który się znalazł z powierzchni naszego smartfona. Postarać się też we wszystkie szparki zajrzeć, w gniazda, bo tam może się zebrać woda. Najlepiej byłoby takiego smartfona rozkręcić, nieważne czy to jest Samsung, iPhone czy Nokia, najlepiej byłoby go rozkręcić, ponieważ woda na pewno wdarła się pod plastikową budowę, pokryła płytę główną w mniejszej lub większej części, ale nawet jeśli nie potrafimy, nie chcemy go rozkręcić, to i tak warto wziąć alkohol izopropylowy i wyczyścić wszystkie styki, wszystkie metalowe miejsca i nawet te plastikowe, tam szczególnie gdzie się znajdowała woda, właśnie alkoholem izopropylowym. Jeżeli nie macie takiego alkoholu, bo też trudno go dostać, wtedy możecie użyć spirytusu czy też spirytusu salicylowego. To również może pomóc. Pozostałości płynu, który się wdarł do smartfona czy też spirytusu, wycieramy najlepiej ściereczką z mikrofibry, ewentualnie właśnie wcześniej pokazanym ręcznikiem papierowym. Następnie nasz smartfon musimy wysuszyć. Co to znaczy? Można go umieścić w opakowaniu lub w misce z zwykłym spożywczym ryżem. Oczywiście smartfon musi być rozebrany, akurat ta miska jest za duża na mojego smartfona. Posypać go tym ryżem, najlepiej zasypać i zostawić go tak do wysuszenia. Zamiast ryżu można także użyć torebki higroskopijnej, o niej powiemy w trzecim sposobie, lub na przykład włożyć takie urządzenie do myjki ultradźwiękowej, ale niestety niewiele osób ją posiada. Natomiast jeżeli przypadkiem kupiliście właśnie sprzęt elektroniczny albo nową parę butów, to sprawdźcie, czy w pudełku nie ma takiego malutkiego opakowania z kuleczkami. To są również kuleczki higroskopijne, które wchłaniają wilgoć i warto wtedy do jakiejś torebeczki lub do tego pojemnika z ryżem włożyć takie kuleczki, które zwiększą te właściwości higroskopijne, dzięki czemu smartfon szybciej tej wilgoci będzie pozbawiany. Na sam koniec jedna bardzo przydatna rada. Nie używajcie suszarek, ani nie kładźcie smartfonów na kaloryferze, ponieważ ciepło tylko i wyłącznie z warstw zewnętrznych naszego urządzenia usunie wilgoć, a nie ze środka, co i tak nam nic nie da, bo w środku będzie wilgotny, przez co może dojść do zwarcia na przykład. Po drugie, ciepło może uszkodzić na przykład matrycę czy inne elementy smartfona, szczególnie na przykład w przypadku Samsungu, gdzie jest wszystko plastikowe, więc nie używajcie tego. No i na koniec pozostaje pytanie, kiedy wasz smartfon będzie jakby znowu gotowy do pracy. To naprawdę zależy od modelu, zależy od sytuacji, w jakiej on był zalany, ale może to trwać na przykład 24 godziny, 72 godziny, a może i nawet tydzień, jeśli ma bardzo skomplikowaną budowę wasz telefon. Laptop jest nieco większym i bardziej skomplikowanym urządzeniem, więc z takiego zalania trudniej jest go wyleczyć. Co najważniejsze, nie próbujcie go, jeśli już coś wylejecie na niego, uruchamiać. Nie próbujcie go uruchamiać, bo to może się źle skończyć dla waszego laptopa, a nawet dla was, więc naprawdę pamiętajcie. Warto jest wtedy, aby szybko, jak najszybciej odłączyć wtyczkę od zasilania i wyjąć baterię, która zazwyczaj znajduje się pod klawiaturą. Najlepiej w miarę możliwości nie zamykać klapy od laptopa, ale tutaj akurat w Lenovo praktycznie trzeba ją przymknąć. I teraz, najczęściej zdarza się tak, że płyn wpada na klawiaturę, czyli na tę stronę laptopa.
i trzeba zabezpieczyć laptopa tak, żeby ten płyn, który jest w środku, nie kapał na matrycę. Dlatego obróćmy go w taki sposób, żeby ściekał, omijając zupełnie matrycę. Także mniej więcej ustawić go w takiej pozycji. W tym momencie, tak naprawdę, jeśli nie jesteśmy specjalni od komputerów, nasza pomoc doraźna powinna zostać zakończona i taki komputer powinniśmy zanieść do serwisu jak najszybciej, bo inaczej może nie przeżyć. Opowiem Wam, co się będzie działo w serwisie. W serwisie komputer powinien zostać rozkręcony dosłownie do każdego najmniejszego elementu. Każdy najmniejszy element powinien zostać odseparowany i wyczyszczony izopropanolem, czyli alkoholem izopropylowym, jeżeli został on tylko zalany wodą, jeżeli płyn nie był słodki. Jeśli natomiast płyn był słodki, na przykład wylaliście na laptopa Pepsi, to już będzie gorsza sprawa, bo może to się źle skończyć, że będzie się kleić coś w środku. Najpierw trzeba wtedy takiego laptopa wyczyścić wodą destylowaną, dopiero potem izopropanolem. Można też w obu przypadkach zamiast czyszczenia albo po czyszczeniu izopropanolem użyć myjki ultradźwiękowej. Ile będzie się suszył taki komputer? Trudno powiedzieć. Może to trwać 2 dni, może to trwać również dłużej, ale minimum 2 dni i dopiero wtedy możemy zacząć diagnozę naprawczą, co ewentualnie mogło się zepsuć, gdzie mogło na przykład dojść do zwarcia i co należy wymienić, żeby ten komputer zadziałał. Co oczywiście nie jest powiedziane, że tak musi się zdarzyć, bo może po prostu po wysuszeniu od razu zacząć działać. Dobrze, na koniec trzeci sposób, czyli profilaktyka. Jak zabezpieczyć się przed zalaniem smartfona czy laptopa? Jeżeli chodzi o telefony, to po prostu postarajcie się ograniczyć pisanie SMS-ów podczas załatwiania potrzeb na ubikacji, czy też wchodzenia do wanny razem z telefonem, czy pod prysznic, pewnie niektórzy też tak robią. Jeżeli jednak nie będziecie mogli się zastosować do tych wytycznych, to po prostu musicie wyposażyć się albo w obudowę wodoszczelną do smartfona. Takie istnieją, niestety bardzo ograniczają jakby możliwości korelacji ze smartfonem, ponieważ, no jak wiecie, obudowa będzie ograniczała dostęp do ekranu, albo po prostu, co będzie się wiązało z większym wydatkiem, kupić smartfon z obudową wodoszczelną, czyli na przykład Sony Xperia Z lub Samsung Galaxy S5. Warto także wyposażyć się w tak zwany zestaw ratunkowy dla telefonu, dostępny chociażby w serwisie Allegro. To pomoże Wam, jeżeli w domu akurat nie będziecie mieli ryżu ani tych małych kuleczek z pudełka po butach. No tak się czasami może zdarzyć, że nie macie ryżu w domu, no a jednak Wasz smartfon zostanie zalany. Co wtedy? Wtedy właśnie przyda ten zestaw ratunkowy, czyli torebka z wkładem o właściwościach higroskopijnych, czyli przypominam o właściwościach, które pochłaniają wilgoć, a to powinniście wiedzieć z lekcji chemii w gimnazjum. Laptop jest nieco większy, więc nie zmieścimy go ani do obudowy, ani do torebki higroskopijnej. Dlatego tutaj przede wszystkim trzeba by było się trzymać zasad BHP. Niestety świat nie jest tak piękny. Jak powinniście wiedzieć, zasady BHP mówią, że nie powinno się przy komputerze ani jeść, ani pić, ale jak wiemy, wszyscy to praktycznie robimy, więc nie stawiajcie kubków w pobliżu laptopa, szklanek w pobliżu laptopa w takim miejscu, gdzie możecie na przykład trącić je ręką. Nie pijcie szczerze nalanej herbaty czy kawy bezpośrednio nad laptopem, bo wtedy może się coś na niego wylać. Postarajcie się, aby miejsce, gdzie korzystacie z komputera, było takim nietykalnym miejscem, że tak się wyrażę, gdzie naprawdę będziecie ostrożni i będziecie uważać, jeżeli coś będziecie już pili czy jedli przy komputerze. No i na koniec, jeżeli nie chcecie zalać swojego laptopa na przykład wodą morską, to po prostu nie zbliżajcie się z nim do akwenu wodnego. Nie mam nadziei, że patenty, które dzisiaj Wam przedstawiłem, kiedyś Was się przydadzą, ale jeśli taka sytuacja przypadkowo by się jednak zdarzyła, to wiecie, co w tej sytuacji zrobić. Zachęcam Was do komentowania i pisania, czy Wam zdarzyło Wam się kiedyś wrzucić smartfona do wanny albo wylać Pepsi na laptopa. Pamiętajcie też o pisaniu pomysłów na nowe odcinki, 3 sposoby na kolejne odcinki. Zapraszam Was również do innych naszych filmów, na naszego Facebooka, na nasze forum, no i w niedzielę na Video News, a w następną środę na 3 sposoby na. To tyle ode mnie, trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, na razie.